Jesteśmy w hotelu Radisson w Sopocie. Pokażę Wam dzisiaj, jak wyglądają tutaj baseny i sauny, gdzie można wypocząć, zrelaksować się i bardzo się wygrzać. Także zapraszam do oglądania. Zjeżdżamy windą na poziom zero i idziemy. Tu są szatnie, bo tu też mają dostęp ludzie z zewnątrz. Można sobie tu po prostu przyjść na relaks. Nie trzeba być gościem hotelu. Wygląda, to są dwa jacuzzi w środku. Tutaj jest strefa saun. Bardzo fajne są tam sauny. Teraz będziemy wchodzić. I tutaj jest taki brodzik. I tutaj też można się położyć i woda. Są bąbelki takie. Można się porelaksować. Pewnie ze 30-40 cm. O, i tak wygląda duży basen. Tutaj wchodzimy do sauny, saunarium. Tutaj mamy tepidarium. Tam jest tak przyjemnie, 35 stopni, także przyjemnie, cieplutko. Tu jest jakaś łaźnia błotna. Trzeba zarezerwować w spa. Idziemy dalej. Sauna parowa. Niestety nie działa, nieczynne. Tutaj mamy saunę suchą, tu jest dosyć gorąco, 90-95 stopni. Obok mamy saunę ziołową, tu jest troszkę chłodniej, 55-65 stopni. Tam jest taki fajny zapaszek ziół. Tutaj mamy lodopad, którym warto się natrzeć, jak się wyjdzie właśnie z sauny. Tutaj jest ścieżka knajpa. Stymuluje układ krążenia, kończyn dolnych, wzmacnia naczynia krwionośne. Tutaj się przechodzi, tu około 18 stopni jest różnica między tymi temperaturami. Tu jest ciepła woda, tu jest zimna, ciepła, zimna. Warto przejść się kilka razy i zakończyć na tej zimnej części. Tutaj mamy prysznice. Fajne są tutaj takie prysznice, które są jak ciepły deszcz. Tutaj włączamy i nie działa? O! I jest ciepły deszcz, także tutaj jest ten kolor i leci taka ciepła woda. I tutaj jest też taka chłodna bryza. Też włączymy. I jest niebieskie i zimna woda. Tutaj jest czerwone i ciepła woda, także też bardzo fajne. Tak wygląda tutaj saunarium. Bardzo miłe i przyjemne miejsce. Teraz wychodzimy na zewnątrz. Zimno. Tutaj mamy jacuzzi na dworzu. Tam jeszcze są też domki saun. Także tu mamy jacuzzi. Można się popluskać. Zaraz włączymy. Piękny jest widok. Bardzo ładnie.
teraz jestem w jacuzzi na relaksie. Także dzięki, że oglądaliście nasz odcinek. Tak właśnie wygląda strefa basenów w hotelu Radisson w Sopocie. Dajcie znać w komentarzu, czy już tutaj byliście, czy Wam się podobało, co o tym myślicie. I będzie nam również bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie nasz kanał. Dzięki, cześć! Da 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 da